Mateusz, potem w wieku 14 lat zagrałeś u dziadka w dzienniku. Jakie to było dla ciebie doświadczenie? Słuchaj, wyobraź sobie tak. Przyjeżdżasz z Paryża i chodzisz z dziadkiem na ulicy, to się czuję dumny jak paw, bo co dwie sekundy ktoś go zatrzymywał i prosił o autograf, albo o miłe słowo, albo gratulował. A ja chodziłem jak krasnal i patrzyłem na niego i mówię, Jezu, to jest bohater po prostu. Lepszy niż Jackson. Lepszy niż Jackson. Ta płyta to po prostu bez sensu była. I w pewnym momencie powiedziałem babci, że chętnie, przez to, że jestem na wakacjach, dorosło wyglądam, w wieku 14 lat. No, czy mogę z dziadkiem pójść na nagranie, bo zawsze mnie to fascynowało i dziadek niechętnie, ale się zgodził. Czy przymiotnik niechętnie jest użyty właściwie? Nie, nie, nie. Wycofaj się sam od razu, bo wiesz, co ja tu powiem. A słuchajcie, a propos zasad. Jakie zasady pan próbował wpoić wnukowi? O ile pan próbował coś poza poprawną polszczyzną, bo to słyszymy. Nie, nie próbowałem wpoić i mam do siebie o to wielkie pretensje, ale na usprawiedliwienie powiem to, że no, nie lubię tego słowa, ale ja jestem artystą, czyli człowiekiem w jakimś sensie szurniętym, nienormalnym, przeklętym. Raz się zgadzacie dzisiaj na tej kanapie. Nie, bo rzeczywiście, bo artysta to jest taki stwór, który siada do stołu wigilijnego, czy wielkanocnego, czy zwykłego rodzinnego obiadu niedzielnego, gdzie ma swoje dzieci, wnuki i tak dalej. I nagle mu przychodzi jakiś pomysł do głowy i ten pomysł jest rzeczą absolutnie ważniejszą niż rodzina, niż tradycje. I to jest choroba. Ale ona powodowała to, że ja rzeczywiście miałem naprawdę niewielki wpływ, może i lepiej, na ciebie. Tak uważasz, Mateusz? Czy... Jeszcze dokończę. Może i lepiej, dlatego że to jest przykład wspaniałego self-made mana. Nie lubię anglicyzmu. Ja używam określenia prawdziwek na coś takiego. No, może. A ja samouk. O, tak, po prostu.